nowego. Uwaga, kochani, a teraz zobaczcie, ogólny plan. O właśnie, tu jesteśmy w zupełnie nowym miejscu, zupełnie nowym miejscu. I to miejsce teraz będzie z nami co sobotę. Tak samo, jak rób ta co chce. Ta uwaga, teraz mówię tutaj, zawsze o 10:40 będziemy do was nadawali nasz nowy program, czyli dziura w koszu, czyli rock'n'rollowa dziura w koszu, czyli po prostu dziura. Będziemy was namawiali do uprawiania sportu niewyczynowego, niezawodowego, zupełne pajacowania. Będziemy wam w tym po prostu pomagali. Z tyłu jest sam kosze. Jeszcze o tym będziemy mówili za moment. Tu obok mnie jest scena, na której będą grały zespoły rock'n'rollowe na żywca, na zupełnego żywca. A tu jest mnóstwo siatki po to, żebyśmy nikomu krzywdy nie zrobili. Ale my nikomu nigdy krzywdy nie robimy. Pamiętajcie, dziura w koszu właśnie w tym momencie się zaczyna. I jak zwykle musimy puszczać dużą muzykę, a więc uwaga, co robimy? Wszyscy razem. 3, 2, 1, 0, start. Muzyka, lecimy. Oj, będzie się działo. To była właśnie muzyka, to była muzyczka. I teraz uwaga, odkładam nasz cudowny mikrofonik, ale zostawiam sobie coś, co jest od samego początku. To jest piłeczka, bardzo twarda, gumowa piłeczka. Ta piłeczka służy do gry w koszykówkę. Muszę wam teraz powiedzieć, że ja sam o tej grze mam niewielkie pojęcie, a na pewno z wielu z was już o to zauważyło, że strasznie dużo ludzi po prostu gra w taką właśnie koszykóweczkę, takimi właśnie piłeczkami. I myśmy wpadli na niezwykły pomysł. Otóż chcemy wam za zupełną darmochę, choć tutaj byli, że za zupełną darmochę wręczyć tego rodzaju kosze, właśnie do gry w koszykówkę. Jeżeli nam się uda, jeżeli wam się uda, to być może już za niedługi czas w całej Polsce, na wszystkich podwórkach coś takiego będzie stało. Myśmy to dostali za darmo i słuchajcie, już teraz mogę wam pokazać. Możecie robić na tym koszu wszystko, co wam się tylko żywnie podoba. Jeżeli nie wierzycie, to zobaczcie. Właśnie ja się chwytam rany. Boga, jestem, kochani, jestem. A więc wszystko po prostu działa i wszystko wytrzyma, nawet jeżeli was tu będzie ośmioro. Jeżeli teraz chcecie grać z nami w tę całą grę, to dziura w koszu ma dla was pewną propozycję. Otóż musicie przysłać do nas zdjęcie. Zdjęcie swojej drużyny. Drużyna musi mieć przynajmniej dwie osoby. A więc muszą być dwie drużyny, bo ktoś musi grać na kogoś, a więc muszą być cztery osoby. Jeżeli te cztery osoby przyślą nam zdjęcie właśnie z tą piłeczką gdzieś na tle swojego podwórka, to wtedy my wrzucamy to do kosza, losujemy i być może jeszcze ktoś otrzyma taki kosz za zupełną darmochę. I tak będziemy robili przez cały czas po to, żeby na wakacje tych koszy, tej gry, tej muzyki było strasznie dużo. A więc jeżeli mówimy o muzyce, to uwaga, zaraz wam powiem wszystkie szczegóły, zaraz wam podam cały adres, po który trzeba napisać, a póki co muzyka. 3, 2, 1, 0, start, lecimy! Znajdę jej, której nie ma, te życie na pozór to tylko gra.
idolem, chcesz wyzbyć się sumienia. Uważam, że jesteś najlepszy z nas. Będziesz zawsze najlepszym. Jak wczoraj, tak i dziś. Będziesz zawsze pierwszym. To jest twoja przednia myśl. Ua, pa, 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 ua. Czułeś i w kieszeni tylko magistra pewnie masz. Lecz niestety wciąż ci brakuje takiej duszy, jaką mam ja. Będziesz zawsze najlepszy. Jak wczoraj, tak i dziś. Będziesz zawsze pierwszy. To jest twoja przednia myśl. Ua, pa, 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 ua, ua, pa. Ua, pa, 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 ua, ua, pa. Może ty czujesz się kimś lepszym, bardziej ambitnym od wielu z nas. W złości będziemy równi sobie, bo pragniesz tak samo jak on czy ja. I to była muzyka. Teraz uwaga, przez cały czas nasza latająca kamera była już w paru miejscach. Teraz jeszcze raz, jeżeli macie coś do opisania, jeżeli nie, to szybko
polećcie. Raz, dwa, trzy, już macie coś do opisania i zanotujcie sobie bardzo dokładnie adres, pod którym macie przysłać te zdjęcia, te właśnie wasze zdjęcia z tą piłeczką, czy tam, gdzie mamy przesłać ewentualnie koszt, który być może wylosujecie. Jana Pawła Woronicza, 17, Telewizja Polska, musicie napisać Mieszkania 2 albo Podwójka, albo po prostu program drugi, to właśnie tutaj jesteśmy, dziura w koszu lub dopisek, dziura lub rock and roll lub biurek, owsiak, na co tylko macie ochotę, a my wszystkie listy obiecujemy, wrzucimy do naszej walizy, walizę zamkniemy, a potem będziemy po prostu po trochu losowali. Mamy tego kilkaset sztuk, być może na twoim podwórku też taki kosz może się znaleźć. Musisz się o niego dbać, bo ty będziesz tego właścicielem. Jak zniszczysz, trudno, bracie, to już więcej grać nie będziesz. Ale jeżeli nie zniszczysz, żebyś o to dbał, to dziura w koszu będzie przez cały czas obok, bo być może jeszcze będziemy mieli inne rzeczy dla ciebie. A teraz uwaga, zatrzymajcie się na mnie po prostu, niech ja wystartuję muzykę. 3, 2, 1, 0, start! I am to M. Parmalat,
A my już teraz czekamy na wasze listy. Nasza walizeczka będzie otwarta na każdy sygnał od was. Piszcie do nas po to, żebyśmy mogli rozlosować między was te wszystkie kosze, które mamy, jeszcze raz mówię, za zupełną darmochę. Zróbmy tak, aby nasze podwóreczka i wasze były kolorowe, były fajne, abyście dbali o to sami, bo będzie to waszą własnością, aby po prostu każdy, kto tylko ma ochotę na to, po prostu mógł grać, mógł cokolwiek robić. Pamiętajcie, zero dragów, zero gorzały, zero palenia. Jeżeli nam się to uda, to będziemy szczęśliwi, a jeżeli nie, to będziemy aż tak długo walczyli, aż nam się to uda. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo, że spędziliście ze mną tych parę minut. Za tydzień tak samo napędzamy się, będą goście, będą się działy na różniejsze sprawy, będzie na pewno jakaś kapela, która zagra na żywo, jeszcze nie powiem kto. A teraz uwaga, przed wami na zupełnego żywca w tej cudownej naszej klatce, czyli w tej naszej siatce, czyli w tym naszym dziurze z kosza zespół Saigon. 3, 2, 1, 0, start. Lecimy. Dziękuję wam bardzo. Cześć, siema. To jest to.